Witajcie w kolejnym przeglądzie tygodnia. Dziś pogadamy sobie o sklepie, achievementach, nowych broniach Venom Bite, jak i pokrótce o nowych specjalizacjach, które zawitały do nas wczoraj. Serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o sklep, pojawiły się przeceny 25% na matki Gdykit ze 125 gem na 94 za 1. Matking Mount, które sam używam, z 2000 na 1500 gemów. Matking Outfit z 700 na 525 gem. Powróciła akcja Extra Life, mamy okazję kupić bundle z poprzednich lat, jak i z tegorocznego za 800 gem. Jest to inicjatywa areny do wspierania potrzebujących chorych osób. Za zakup dostajemy miniaturkę, jak i małe boostery, na przykład na karmę. Z całkowitych nowości jest zestaw Venom Bite, kosztujący 2000 gem, a dający nam outfit, plecak z lotnią, bronię do wyboru z tego samego zestawu, jak i Total Makeover Kit. Możemy to też zakupić osobno, wtedy outfit kosztuje 700 gem, plecak z lotnią także 700 gem, a dalej w sklepie mamy wiele powracających itemów, które widzicie na ekranie. Co do nowych broni Venom Bite. Są naprawdę ładne. Widać ich zadziorność oraz dosyć odważną linię. Cała broń bazuje na kolorze zielonym, mieszanym z ciemno-szarym. Rękojeść jest pełna małych kolców, coś na wzór róży. Robi to ciekawy klimat, w pewnym sensie poświęcenia siebie, by móc je używać. Elementy, które mają służyć do zadawania obrażeń, całkiem żwawo się poruszają, dając efekt ciągle płynącej trucizny. Nie można zapomnieć o nieprzerwanie kapiących kroplach, czy o tym, że przy ruchu broń wyrzuca z siebie delikatne zielone linie. Jeżeli chodzi o achievementy, jest łatwiej niż wcześniej. Story, 20 eventów, 15 roślin, 30 drewna, 30 kamienia. Ukończyć Storm of Winter oraz pokonać bonusowo legendarnego potwora w Raven Sanctum. Całkiem fajne, proste achievementy, których zrobienie nie powinno długo zająć, porównując na przykład do ostatnich, jakie dostaliśmy. Jednak nie jest to ostatnią nowością tego odcinka i tej aktualizacji, bowiem od wczoraj można testować ostatnie 3 medium elitarne specjalizacje dla Tifa, Inżyniera oraz Rangera. Rangerem przyznam się jeszcze nie grałem, głównie skupiałem się na Tiffie i lekko na Inżynierze, co pewnie było do przewidzenia. Jak na ten moment świetnie gra mi się nowym Tiffem, wersji na przeżywalność, jak i tej idącej w stronę supportowania towarzyszy. W sumie dajcie znać, czy chcielibyście ode mnie jakieś ocenianie specek. Już od kilku osób takie pytanie dostałem. Najbardziej chyba podoba mi się wizualnie nowy Inżynier z Golemem, który ma wiele ciekawie zaprojektowanych animacji, jak i mechanik. Na przykład zmieniając build sprawiamy, że wygląd golema także się zmienia. Wchodząc na mounta, golem odlatuje niczym rakieta, a jest tego jeszcze więcej. Co ciekawe i zarazem śmieszne, na PvP jest od zatrzęsienia tych golemów, przez co można poczuć się jak w jakimś Titanfallu. Jak wam się podoba nowa aktualizacja? Która specka przypadła wam najbardziej do gustu? Dajcie znać w komentarzu, dajcie też łapkę w górę i suba, by być na bieżąco z nowymi filmami. Mówi do was Sizu, hej!